Cześć, Dice i Dungeons, kolejne odcinki dzisiaj. No, teraz te Dice i Dungeons w zasadzie mamy 3 dni pod rząd, nie? A dzisiejsze odcinki będą z Wispem. 2 odcinki z Wispem. Jeden był z Warlockiem, a 2 będą z Wispem. No, jeszcze dzisiaj i jutro Dice i Dungeons, a potem już jakby mamy wyczerpane wszystkie serie, które na kanale są aktywne. I wszystkie już będą gdzieś podczas tego odliczania odcinki nagrane. Serie będą mieć. Tak, jeszcze tylko dzisiaj i jutro. W dniu jutrzejszym kończymy jakby te... tą pierwszą jakby serię tych takich serii na kanale. Pierwszą... serię, no wiecie o co chodzi. Wszystkie serie już jakby podczas tego liczenia chociaż raz się pojawiły, o to mi chodzi. No i jutro będą 2 ostatnie. A dzisiaj są 2 przedostatnie. Właśnie Warlock i Wisp, nie? Z Warlockiem już odcinek dzisiaj mieliście, a teraz będą 2 odcinki dla naszego Wispa. 4 i 5 i zobaczymy, czy runda eliminacyjna będzie dla tutaj Wispa bardzo łatwa, czy bardzo trudna. Wszystko jest tak samo. Jakoś nie kojarzę, jak się... coś tam kojarzę, jak tam Wisp się prezentował, zaraz zobaczymy, jak dokładnie to szło. 15 dni do 5 urodzin kanału. Czyli prawie już niecałe dwa... Już 2 tygodnie. Już tylko 2 tygodnie i 5 urodzin kanału. Już mamy... Okej, no już tutaj ognik się charakteryzuje tym, że... są 2 pary kostek, nie? Sherwin. Dobra, no to przypomnienie jeszcze raz, ognik ma 24 HP, no jak każdy, na pierwszym poziomie. Full Hole sama, 2 pary kostek i teraz od 1 do 6 zwiększane są, od 4 do 6 zmniejszane są te kostki. Don't save. No to zwiększamy, nie? No tutaj mamy zdolność w następnej turze, więc zdobędziemy w następnej turze. Tutaj fejda, nie? Fejd to... zabieranie duplikatów. Temu koledze to akurat duplikaty jak zabrało, no to popsuło przyjemność zrobienia hał, 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 bo akurat miał 4 oczka z tą jedynką, którą mu znikła. Tym tutaj ulepszonym przeciwnikom jak będę zabierał kostki, no to będzie trudniej grać, a nam łatwiej wygrywać, nie? Potrzebuję coś wysokiego, no i mamy. No to mogę sobie zrobić tani tyle. Okej, znowu kostkę wzięło, to tym razem może zrobić 10 obrażeń.
Okej. Czy HP zabiorę tą jedną tutką, nie? Nawet trójką? Nie, trójką nie zabiorę. To szóstka i koniec. No. Trójka tam nie pasowała. No, teraz już pamiętam, czym się ognik charakteryzował. Przypomniałem sobie, on jest od tego, że właśnie, że zdobywa mnóstwo nowych kostek na następną turę oraz duplikaty niszczy przeciwnikom. Nie tylko jako komputer, ale też jako gracz normalny. Dwie szóstki. No to, to jest piękne. Jak przeciwnikowi pozwolę zagrać, to może mieć 9 obrażeń i już mnie pokonać może. I to nie dajemy tej szansy. Kosteczka. Spadamy na dół. Tu czy tu? Strzałowy niech będzie, co mi tam. I teraz jedyneczki większe trzeba zrobić. No to jest coś cudownego. To jest ciekawe, że można oświecenie nabijać, ale nie ma, zaznaczymy, że są dwa oświecenia. Więc że kilka kości, nie? Tutaj jest zapamiętane, że 4 i 5. No 4 to akurat jest pewnie tą nową kostką z tego spinka. Jest zapamiętane, jak ma to. Zapamiętuję to oświecenie kostki, które wysłałem na następną turę. Ja nie musiałbym wysłać kostek na następną turę, bo dwie wystarczą mi. Ja mam trzy. Jeśli chodzi o wartość, to tylko po to się oświecenie się przydaje. Jeśli chodzi o wartość, żeby zachowana została największa wartość z poprzedniej tury. Nie zadam max dziesiątki, bo osłabił tamto. Dubla ani razu nie miał. W poprzedniej turze zrobił mi tylko jedno osłabienie. Nie, dwa osłabienia zrobił. Na turę robił dwa osłabienia. I ani razu nie osłabiło tego lighta. Tak, każdym razem osłabiało tamto drugie. Znaczy te paskinki atakujące. O, to jest takie zbędne, to mi tu kostki jakoś tam przewraca. Ale ready, nie? Ale tylko mniej, a może zmniejszy i powiększy lepiej, co? Niewiele to zmieniło. Nie mam jeszcze możliwości, potrzeby używania tego. W razie czego dubla mu zabierze, nie? Więc takich nięcia by nie zrobił. Jakby mu nakładał fejda, to musiałby mieć dwa duble, żeby to mu weszło. Bo jednego to mu zabiorę dubla, to może drugiego mieć. To żeby teraz nie miał trzech różnych kostek, nie? No rozwali. Jak będzie miał trzy różne kostki, dwie... Max 4 i jedną. Jakąkolwiek to zrobi, a tak inny nie ma. I będzie trzeba powtarzać już na początku. Jedna szóstka. Dobra. Mamy 9 kp do 6. Nie widziałem jak, to może mnie nie zabije. Okej, nie zabije, bo akurat nie ma drugiej czwórki. Czwórkę to ma z dwóch kostek.
3 HP do 6, nie? Mamy dwa razy mniej, ale wystarczy 6 zrobić i walka zakończona. Teraz mamy te, nie? Hejdy. A nie, to było to. Aha. A. Pamiętam ten skill. On daje kostkę, która zostanie zrobiona... Jeżeli nałożymy oświecenie i użyjemy tego skillka, to ta kostka, która ma być na następną turę, będzie na tą turę, nie? Więc jeżeli będę miał jedynkę, a wszystkie wezmę na następną turę, to mogę wszystkie mieć z powrotem w tej turze, nie? I potem w następnej też. Tak to działa. No... Fajnie, tylko na razie i tak nie mam gdzie kostek używać. A ten Core Size... Tak na razie nie mam tylu duplikatów. Fajdów, żeby było to potrzebne. Ale myślę, że lepsze będą obrażenia niż w przyszłości. To było future napisane, nie?
Dobra. Tak, trochę posłuchaliście muzy ze sklepu, zaraz posłuchajcie trochę muzy z walki. Bo jeszcze raz będą wszyscy spauzować. I mamy tak. Papierowy lampion, nie? I ten. Gdybym miał dubla, to mógłbym na następną turę po prostu potroić tego dubla, nie? Spoko. A wiecie co? Bo w sumie portfela kupiłem, nie? Czyli kupiłem, tylko wziąłem. Może później mi się fejdy jakoś na warstwę. Zagrajmy trochę inaczej, a nie tak ciągle tak samo, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zamienimy to, bo na razie to bym zadało 3 obrażenia z tego. Ale w sumie 3 lepsze niż nic. I tyle. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo jakoś nigdy nie brałem papierowego lampionu. Nigdy nie byłem na to nastawiony, że się przyda. No to może się przyda. Może się przyda. Zobaczymy. Weźmy tę parę. W końcu się to przydało, nie? Powiedzmy, miałem gdzie tego użyć. Okej. No właśnie, ja to przerzucam dwie kostki. Tu trzeba było zrobić. Że mi jeszcze ta szóstka, co? Nie dało wszystkich. No dobra, no to na następną turę pójdą czwórki. Albo trójki. Latarnia, nie? Teraz tu 5, tu 3 wejdzie. Weszło. I dostałem te trójki, nie? No w poprzedniej turze to akurat mi dużo kostek zostało, nie? Więc teraz sobie zrobiłem jeszcze więcej kostek. Będzie 6. Może będzie 6. Nie ma wszystkich. No to fade. Może będzie 6 z tego. Nie, 5 jest. Wystarczy zrobić tak. A tutaj nawet też to wygrałoby walkę. Mieliśmy gwarant wygranej. Zaczymy się, tam było za 3, to nie kupuję. O. Janek. Janek kontra ognik. To masz fajnie, nie? Jak ci dubla zabiorę, to niewiele ci to zmieni. Bo porażenia nie mam, żeby mu coś to zmieniło. Może da mi czwórkę? No okej. Okay. Robimy tak. Będzie więcej i są piątki. O, będzie więcej. Pustka. I to tyle. O, i fajnie. Pustkę dało. Mamy to. Idziemy do sklepu. No są te spirity. Jest palące światło. Ten spirit dagger może by się przydał sam. Jak to z ulepszeniem, jak to było? To zmniejszało coś? Czy to na parzystej wtedy? Oto ty, świetnie, już myślałem, że to pian, świetny kumpel, naprawdę, ale ten cały ogień i ta chemia. Okej. Okay. No tutaj zawiera minimum, tutaj mogę podwoić. Zamiast jednej kostki mam dwie kostki i zawsze dubel, nie? To by pasowało, więc ja wezmę to.
Nie będzie potrojona, będzie podwojona. Ale będą dwie kostki zamiast jednej. Bo nie sprawdziłem właśnie, co robi tamto. Chyba na dwie tury jest po prostu. Więc z tego będzie, jak ja tak to ulepszyłem. A do sklepu jeszcze wrócimy. Okej, robimy 4 z tego. Robimy tak. Może wejdzie para. O, weszła para. Pietwórki na następną turę, nie? O, wzięło ci jedynkę. No, teraz ja wchodzę do gry. W ogóle ognik nie spotyka żadnego przeciwnika, który by nakładał na niego fejda. On jako grający po drugiej stronie fejdy nakładał, ale żeby ktoś na niego nałożył fejda, to nikt tego nie zrobi, bo tylko on ma fejdy, czyli te duplikacje. On tylko może zabierać duplikaty. Ale w przyjazny sposób, bo przecież jesteśmy teraz przyjaciółmi, prawda? No, jesteśmy przyjaciółmi. Dobra. I czarodziejka. Ale to może weźmy ten Spirit Dagger. Może jeszcze uzbieram na to? Nie, nie uzbieram. Roll Matching Dice. Nie, Spirit Dagger. Spirit Dagger. Może zamiast tego. Zobaczymy. Może się opłaci. Pustki same. Prawie. A, i teraz nie mam jak tego użyć. Okej. Nie losowała. Ale jedynkę mogła przelosować. Jedynka nie może być niższa. Jedynkę się opłaca losować. Bo nie będzie niżej. Może być wyżej, co najwyżej. Może być lepiej, nie gorzej. Dwie pary kostek, czyli 4. Dubelki. Może wyjdzie więcej? Wyjdzie. Okej. Teraz nie użyłem tych lampionów. To może jednak wrócimy do czegoś takiego. Może nawet spaczkę tu. O, zwraca kostkę, flipuje w następnej turze, okej. Okay. Ja szukam sposobu, żeby nawarstwiać kostki i tyle. Żeby mieć możliwość zostawienia, mieć możliwość użycia czegoś więcej. No. Ale bez full house'a, żeby też szło dobrze zagrać. Okej, okay, jedyneczki. Spirit Dagger nie ma nieskończoności. Teraz poczekaj to pyk. Będzie jedynka. Nie ma jedynki. No to... To tyle, co mogłem zrobić. Będzie 5 i 2 w następnej turze. A nie wiem, bo te fejdy nie są potrzebne, bo i tak ma jedną kostkę. Odblokuj i zadaj. Zrobił to. Teraz fejd. Fejd. I tyle. No. Mamy to. Okej, wchodzę na walkę z wikiniakiem. I pauzuję
twoje te komentowanie. Teraz tutaj się trochę. Tak, słuchacie, a ja zaraz wrócę. Słuchajcie tej muzy, bo ona naprawdę jest fajna do tej gierki. Zrelaksować się można i daję wam teraz taką możliwość, jak oglądacie. Jak nie, to możecie przewinąć do momentu, jak już gram, jak to mi się nie chce tego słuchać.
Dobra. Mam nadzieję, że było miło. Teraz walczymy z wikliniakiem. Ty masz kostur, nie mi muchałówkę. Dobra, walczymy. Będzie coś więcej? Jest coś więcej. O. Okej. I co, czwórka będzie na samą górę. Teraz sześć tutaj. O. To mi wyszło ładnie. Dwie szóstki i trójkę na następną turę. Wzięło mu piątkę, z tego co widziałem. Z tą piątką i tak by tego nie odpalił. Ewentualnie, że zagrałby jeden te tam i piątki tutaj. No i fajnie, nie? Pełno szóstek, nie? I w pierwszej turze uda się zrobić papierowy lampion, no to w następnej turze mamy już. Zobaczcie ile kostek, nie? Teraz mamy wszystkie na samą górę. Robimy te fejdy. Tutaj szósteczkami. Będzie jedynka? Nie ma jedynki. Nie ma problemu, może być bez jedynki. Trzy obrażenia wejdą. Wejdzie coś więcej? Jest szóstka. I szóstkę wzięła, nie? Zrobi 9? Nie robi 9. Ok, no i zobaczcie znowu ile kostek jest, nie? Dzięki temu jestem w stanie właśnie te wszystkie skillki używać. To nawet Daggeran 3 razy mogę użyć. O, ja tego nie wezmę, bo nie mam gdzie tego wpakować. Chyba, że zamiast. Chyba, że za te rzeczy wezmę. Ale nie. Weźmy. Jabłko. Aurora. Okej. Robimy to, bo nie wiadomo kiedy będzie następna okazja. Powiększymy dwójki. Wszystkie wyszły. Wszystko tutaj. Będzie piątkę na następną turę. No, wszystkiego wyszło choć. I trójeczka. Największa wartość na następną turę. Jak ładnie maksa wycisnęła mnie. Tyle można zadać obrażeń maksymalnymi wartościami w jednej turze. To jest wyłącznie 24 obrażenia w jednej turze weszło. O, i z szóstek zrobiły się jedynki. Powiększamy i są czwórki.
chyba, że cię pokonam. Będzie 9. 20. No, pokonam. Albo nie pokonam. Będzie brakować. Jednego HP. Same trójki będą na następną turę. 2+1. No, z powrotem zabrał rany. Kostki. Mniej szkodliwy jest lur, bo zmniejsza na jedynkę, nie? Tylko na jedynkę zmniejsza. Się wyleczyła, no to ją pokonamy z tego, co się wyleczyła. Koniec walki, zabrał rób. Teraz mamy co? Ognik. Ulepszeniem. Ognik jest duży, to byśmy ulepszeni. 4 za każdy fejt. Tutaj plus 1. O. I flipuje i na następną turę też. To weźmy może to. Zobaczymy, jak nam to się opłaci. O. Tylko, że tutaj jest małe. No to większe, nie? Wychodzi na to samo. Tu mogę i tu mogę z szóstką zrobić fejda. Tam jest duże, tu małe. Tam mogę od jedynki do szóstki ładować, tu tylko 4, 5, 6. Ale jednak małe. To bardziej kusi. Bo małe, to bierzemy. Właśnie tak. Okej. Okay. Weźmiemy parę kostek. O, jeszcze jest. Okej, okay, może będzie druga szóstka. Jest. Dobra, czwórek pełno. Dodamy te obrażenia tutaj. Tego exercise'a można wymienić, jak się jakaś karta znajdzie, bo to tylko trzy obrażenia, nie? Pewne. A nie ma za często tych jedynek. Właśnie kwakania nie będzie mógł robić. Dzięki tym fejdom nie będzie mógł robić kwakania. Jak będzie miał dwa duble, to zrobi kwakanie. Jak będzie miał jednego duble, to nie zrobi, więc jest fajnie. Uniknij tego. Zero obrażeń uniknął. Fejda jeszcze nie nałożyłem. O, szóstka. Potrzebuje mniejsze. Dla odmiany mniejsze. Robimy tak. Jedna bo jedna, ale na następną, która poszła. I dwa duble stracił. Miał szóstki zdublowane i piątki zdublowane. Nie uciszasz mnie. I to mnie cieszy. Okej. Okay. Nie wiem, co to robi. Atakuje. Kra, kra, kra. Kra. Niby coś to robi. Sprawdziłem, co to robi. I się okazuje, że osłabia. Nie nakłada fejdów. Nie ma opisu, co robi. Ale jednak osłabia. Nie, to można wziąć. Będzie osłabienie. No i dobra, to teraz exercise, jak użyję tego i tego, to będzie dosyć obrażeń. Może zrobimy tak. No może nawet wyjdzie więcej. A ulepszenie? Jeszcze będę kupić. Jabłka nie kupię pewnie. Albo jabłko, albo ulepszenie. Jak będzie trzeba jabłko, to kupię jabłko. Ulepszenie będę miał i tak. Dobrze. Osłabienie może pomóc, nie jak pójdzie na blask. Piątki. Okej. Okay. Szóstka. Tutaj do następnego.
poszło w lawinę. Jeżeli jestem tak daleko, to jeżeli zaliczyłbym faila, no to bym już odcinek skończył, nie? Czy to mógł parę kostek? O. Mogę wiedzieć coś więcej. Okej. Właśnie, ja mogę zrobić to w ten sposób. Jedną kostką, bo tam zwraca mi kostkę. Robi flipa w następnej turze, ale kostkę zwraca. Pokonany jestem. Nie jestem pokonany. Dubla ci wzięło akurat. Okej. Pełno kostek, ale wygrywamy. Mamy jabłka, nie? Jedną mamy. Dobra, weźmy ulepszenie, może się jeszcze przyda. O. Mówimy Daggera. I jeżeli uda mi się wygrać, to w następnej turze zrobimy sobie... wiadomo co. Tutaj wyszło lepiej. Osłabienie. Co teraz mogę zrobić? O, okej. I robimy znowu to samo. Okej, ma jedną jedynkę. Tylko jedną, trzeba go jak najszybciej pokonać. No, trzeba. Tu mamy jedynki. Dobra, weźmy to, może dałoby mi szóstki, ale nie dało szóstek. Piątkę mogłem zrobić tam. Fejla zabieramy. Osłabiamy. O, i cię pokonamy dzięki temu, że to ulepszyłem. To dzięki temu wygrywamy. Jakbym tego nie ulepszył, to nie wygrałbym. Tak po prostu się opłaciło ulepszyć to. Miałem tego full house'a, licząc na szóstki, ale nie były one potrzebne. I w sumie dla pewności kupimy życie, żeby szkieleta pokonać. Nie potrzebuję ulepszenia, potrzebuję życia tym razem. Owadełko sobie zostanie. Nie użyte. Okej, zostawiam na samą turę. Będzie coś więcej? Czwórki. O, piątki. Mogę z osłabieniem tam to zrobić, ale bez innego obrażenia wtedy. Duplikat wyjęty. No to zrobi... Czek. Nie? No, klątwa. Ten to jest fan klątwy, nie? Jedynie Wilkor jest przeciwnikiem takim, który nie nakłada klątwy jak może. To atakuje, a nie klątwy nakłada. No, czekamy aż to przeknie. Teraz mamy tutaj parę szóstek. Tutaj tak, tutaj tak. Tutaj w sumie może będzie coś mniej. O, jest. Mamy wszystkie na następną turę. No, pozmniejszane, ale to nie jest magii, któremu by kostki na następną turę po prostu zostały. Mam tutaj musi na następną turę kostki zawołać.
przenieść po prostu, nie? No. Poszło. Ile ja mam tych par szóstek? Nawet mi jednego obrażenia nie zabrał. Jednego życia mi nawet nie zabrał. On już książkę nakładał. Nie mógł zadać obrażeń, bo mu zawsze dubla zabierało. Takiego miał pecha. No to mi niepotrzebne. Jakbym się nie uleczył, to nie wiadomo, czy bym przeżył, ale okazuje się, że bym przeżył, nie? Buster. Runda eliminacyjna ognikiem zostanie zaliczona. Bez problemu. I mamy drugiego bohatera, tak jak kowboja, który będzie miał rundę eliminacyjną zaliczoną. Ciekawe, kto następny będzie. Mam jeszcze Warlocka i Magika do zrobienia tą rundę. Film ustawiam, więc dlatego może ktoś słyszał, że się odezwał mój głos. O, znowu spałem. Dziwne, że wszyscy przychodzą akurat wtedy, kiedy śpię. A może dlatego, że zawsze śpię. No, ale mniejsza z tym, bierzmy się do walki. No, teksty już są dobrze znane. Okej. Okay. Ogniste podmuchy. Może będzie więcej? Jest więcej. Fade. I zadamy te obrażenia tutaj. Mogłem zrobić to, nie? Piątkę na następną turę. Trzeba pamiętać, że tam to zwraca kostkę. Jak zwraca kostkę, to mogę tego używać na spokojnie. Jako, że jesteśmy ognikiem, to raczej powinniśmy być odporni na ogień, nie? To są jedyne, on i on, to są jedyni przeciwnicy po stronie tej, co mają wrodzoną cechę odporności na ogień. Innych nie ma odpornych na ogień. Tylko ta dwójka. Teraz pamiętam, że tam tego użyć. Kureczki. Nie mam dubla. Nie będę tego używał, po co mi to? Nie czuję jakiejś takiej potrzeby, żeby tego używać. Dodamy takie obrażenia ładne. No, poszło w tamto. Czy użyję tego, czy ominie to? Bo tak jak większość przeciwników używają tego, co jest osłabione, a nie idą do następnego. Jak to mają ustawione ci przeciwnicy? Używają po kolei. Pierwsze jest osłabione, to użyję. Ale dużo kostek, no się nie mieszczą. Z pięcioma zaczynamy, jeszcze mam trzy dodatkowe. Tych dwóch. No, pokonam cię z tym, nie? Koniec walki, pokonany Buster. Jeszcze jeden odcinek dzisiaj z ognikiem, nie? Zobaczymy, jak będzie u niego wyglądał równoległy wszechświat. Udało ci się? Oczywiście nie będziemy już lecieć kołem, ale możesz się podkręcić w kółko, jak może łatwo. Ok,
dobrze, że mogę się pokręcić w kółko. No i mamy tutaj te, nie? Rundy. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Dzięki za dzisiejszy ten odcinek z magikiem, tylko ognikiem. Ognik jeszcze będzie miał dzisiaj jeden odcinek. Jeszcze będzie już nic więcej, bo ognikowe odcinki są na koniec dzisiejszego dnia. A za 15 dni mamy piąte urodziny kanałowe, nie? Do zobaczenia, cześć.